Wraz z rozwojem tempa uprzemysłowienia kraju wzrasta zapotrzebowanie na produkcję hutniczą. Potrzeba nam z każdym rokiem więcej stali, surówki, wyrobów walcowanych, rur i innych asortymentów niezbędnych dla wielu przemysłów. Ale też z każdym rokiem w związku z poprawą jakości i nowoczesności technicznej wyrobów wzrasta zapotrzebowanie na produkty hutnicze o specjalnych właściwościach. Ich wykonanie jest nieosiągalne w dotychczas istniejących warunkach produkcyjnych naszego hutnictwa. Tradycyjne metody wytapiania stali dziś już nie wystarczają. Przemysł elektroniczny, chemiczny, motoryzacyjny, potrzeby nowoczesnej medycyny i chemii wymagają stosowania technologii i metalurgii próżniowej. Elektronika korzysta ze stali stopów próżniowych przy budowie lamp elektronowych wszelkiego rodzaju. W stalach i stopach wytapianych w próżni poprawie ulegają niemal wszystkie wskaźniki jakościowe. Podnoszą się własności wytrzymałościowe, co umożliwia stosowanie znacznie większych obciążeń. Korzystają z tego konstruktorzy wszelkiego rodzaju silników, maszyn i urządzeń, a więc przemysł samochodowy, lotniczy i precyzyjny. Przemysł chemiczny stosuje je szczególnie w zakresie stali kwasoodpornych, na przykład na elementy pomp pracujących w ośrodkach silnie działających substancji chemicznych. Osobny rozdział to zastosowanie wyrobów specjalnych w medycynie. Ich czystość i dokładność wykonania stwarza możliwości wykorzystania pewnych gatunków stali i stopów do łączenia skomplikowanych złamań kostnych w chirurgii oraz budowy aparatury specjalistycznej, takiej jak płuco, serce czy innej. Zastosowanie materiałów specjalnych jest niezbędnym warunkiem unowocześniania produkcji. Tak więc życie podyktowało budowę specjalnego zakładu hutniczego o istotnym znaczeniu dla gospodarki, dla postępu zarówno w polskiej metalurgii, jak i wielu innych gałęziach przemysłu. Strzemieszyce były dotychczas tylko skupiskiem ludzi zasilających zakłady opodal położonych uprzemysłowionych ośrodków miejskich. Ponad 4000 mieszkańców dojeżdża stąd do pracy w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Sosnowcu i Katowicach. W miejscu zamieszkania mają tylko jeden niewielki zakład chemiczny, liczący sobie już ponad 100 lat – Strem. Za mało to, by zdynamizować rozwój miasta. Toteż nowe budownictwo oglądać można było tylko w sąsiedniej Dąbrowie Górniczej. Uderzało ubóstwo zaplecza handlowo-usługowego i kulturalnego. Dopiero od 3 lat, od momentu przystąpienia...